Moi drodzy, a my powracamy do rozmowy o perfekcyjnej diecie na lato i zaczynamy sobie od takiej diety, zaczynamy wobec tego od pierwszego śniadania. Co powinno pojawić się na naszym talerzu, Pani Agnieszko? A więc chciałam powiedzieć, właśnie tak jak wcześniej wspomniałam, o tych składnikach odżywczych, białku, tłuszczu, węglowodanach i o tych odpowiednich proporcjach. Także absolutnie niczego nie powinno zabraknąć, a że tutaj mówimy o tym, że jest lato, to zaraz jakby pokażemy, przedstawię, jak te posiłki powinny wyglądać, tak żeby właśnie jadać lekko, ale żeby te wszystkie wartości odżywcze były zawarte. A więc na takie śniadanko, to proszę, pamiętamy o tym, żeby to był, powiedzmy, chleb pełnoziarnisty, tak? Pełnoziarnisty, z mąki z pełnego przemiału. Na to możemy chudą wędlinkę położyć jak najbardziej. To może być właśnie drąbiowa z piersi z kurczaka, może być jakaś polędwica, powiedzmy, z indyka. Może to być, na kolejną kromkę możemy położyć twarożek, bądź to w postaci, powiedzmy, takiego plasta twarogu. Bądź możemy właśnie fajnie sobie go rozetrzeć z jogurtem, czy z kefirem, do tego dodać rzodkiewki, dodać szczypiorek, do tego jeszcze, powiedzmy, kanapkę obłożyć liśćmi, sałaty. Musimy pamiętać, białko do kanapki oczywiście, ale też pamiętajmy, że te warzywa, żeby towarzyszyły. Mogą to może być sałatka pomidorowa i z pomidorów, powiedzmy, polana jeszcze, powiedzmy, łyżeczką czy łyżką oleju. I ciekawostka, o której mówiłyśmy podczas przerwy, o tym, że warzywa, owoce powinniśmy jeść przed posiłkiem, a nie po posiłku. Tak, to jest bardzo istotne. Mówi się, że owoce powinno się jeść, ale reguła jest taka, ponieważ owoce bardzo się trawią. 20 minut w żołądku, one się już trawią w jamie ustnej, ale ich najdłuższe trawienie jest w jelitach, więc tylko w żołądku tak naprawdę przebywają około 20 minut. Więc błędem jest to, iż często po posiłkach takich obfitszych, czy generalnie w ogóle po posiłkach białkowych, bądź to po obiedzie, bądź to po śniadaniu, po kolacji, często sobie przekaszamy na deser powiedzmy owoc, tak? Natalia wie, o czym mówimy. Ale... Bez śmietanki, Natalia. Może być bez śmietanki, niemniej jednak też wywoła jakby skutki uboczne. A między innymi często czujemy, że mamy wzdęcia, mamy gazy. Często ktoś mówi, ja nie mogę gruszek, ja nie mogę jabłek. Jest to związane z tym, że ten owoc po 20 minutach rzeczywiście chce opuścić żołądek i przejść do dalszego trawienia w jelitach. Niemniej jednak białko, które się trawi, będzie się trawiło około 3 godzin. Więc niestety mu przeszkadza. W tym momencie wydziela się wysoka temperatura przy trawieniu białka, no i następuje fermentacja owocu. I stąd jakby te nasze dolegliwości i skutki uboczne. A więc poza tym zostaje wyburzony proces trawienia tego posiłku, który wcześniej, poprzednio zjedliśmy. Więc aby zjadać owoce, należałoby je po prostu zjadać 3 godzinki po posiłku. Tłuszcze się trawią 4 godziny, tak? 3-4 godzinki po posiłku, ewentualnie, powiedzmy, 20 minut, pół godzinki przed kolejnym posiłkiem, tak? Czyli możemy sobie, powiedzmy, na podwieczorek, jeszcze ja może wrócę do drugiego śniadania, ale na podwieczorek zjeść owoce, a już później, pół godzinki później możemy przejść do posiłku, tak? Ale nigdy po posiłku bezpośrednio nie jedzmy tych owoców. Kiedyś ludzie pijali kompoty, jadali owoce z kompotów. To jest owoc ugotowany. Tak samo może być jabłko pieczone. Jabłko pieczone krzywdy nam nie zrobi, czyli moglibyśmy zjeść po posiłku. Ale owoc surowy będzie po prostu fermentował. Troszeczkę mniej fermentacji podlegają owoce jagodowe, czyli jagoda, truskawka, malina, mniejszej ilości, małej ilości, jedno kiwi zjedzone po obiedzie, powiedzmy, krzywdy nam nie zrobi, ale już większa porcja, czy tak jak na przykład jabłka, czy gruszki, czy cytrusy, rzeczywiście 3 godzinki po posiłku. Natomiast takim drugim śniadaniem, śniadaniem, przekąską, teraz około jest około której godziny? Bo wiemy, że tutaj godziny są bardzo ważne, żeby faktycznie jadać to o stałych godzinach, prawda? Dosyć istotne jest, żeby jadać o stałych godzinach, a aczkolwiek należy mieć na uwadze, żeby jadać, powiedzmy, co 3 godzinki, 3,5. Nie przeciągać, że tak brzydko powiem, struny, tak? Ponieważ rzeczywiście, no... Czyli cały czas musimy się kręcić tak, w pobliżu kuchni. Albo być po prostu przygotowani na cały dzień, tak? Jeżeli idziemy do pracy, to rzeczywiście przygotujmy drugie się, bo śniadanie. Później mamy tak, konsekwencje takie, a nie inne. Narzekamy na figurę, narzekamy na złe samopoczucie, ale to jest właśnie związane ze skokami cukru, które są znowu spowodowane od dużymi odległościami między posiłkami, złe samopoczucie, senność i tym podobne. Natomiast na to drugie śniadanie, wykorzystując taki okres, jaki mamy, możemy na przykład rzeczywiście sobie sprawić taki koktajl mleczny. Świetny, odżywczy, czyli, powiedzmy, zmikrosowane owoce. Może być to naturalny, kefir, maślanka. Tak, naturalny. Naturalny, natomiast zrobimy sobie owocowy, że tak powiem, sami, tak? Czyli owoce typu, powiedzmy, czy truskawki, czy maliny, czy teraz są jagody. Wsypać sobie tam porządną ilość, powiedzmy, szklankę takich owoców, też tam z 200 ml. Bez cukru, jeżeli chcielibyśmy, jesteśmy słodziaki, chcielibyśmy rzeczywiście tego cukru użyć, to proponowałabym cukier brzozowy.
Także tutaj, jeśli chodzi o to, że podtrzymuje cały stały poziom cukru we krwi, nie tuczy, no to też można opowiadać rzeczywiście o tym cukrze, ale tutaj nawet jeżeli chcemy zadbać o sylwetkę, mamy na myśli odchudzanie, to cukier brzozowy preferuje. Ale korzystniej rzeczywiście sobie zmiksować owoce. Jeżeli się nie odchudzamy, można posłodzić miodem, tak? To jest też taki naturalny... Alternatywa. Tak, alternatywa, bardzo odżywcza zresztą. Substancja słodząca, więc naturalna substancja słodząca. Więc miód jak najbardziej możemy, jeżeli obawiamy się, że będziemy być może za szybko głodni, no to możemy sobie do tego jeszcze powiedzmy płatki owsiane czy zmiksować, czy powiedzmy otręby, czy płatki owsiane. Także taki koktajl mleczny odżywczy. Możemy również go zrobić na inny sposób. Możemy na przykład zamiast owoców oczywiście powiedzmy wkomponować warzywa. Mam na myśli na przykład rzeczywiście parę łyżek pietruszki, która ma niesamowicie dużo witaminy C. Możemy wkroić albo zetrzeć ogórka. Możemy też liście selera, tak? No nie każdy lubi, ale są osoby, które preferują na słono, że tak powiem, tak? Z przyprawami. One są osoby, które powiedzmy słodziaki lubią na słodko, więc tak może wyglądać taki właśnie koktajl odżywczy, gęsto odżywczy może być naszym takim drugim śniadaniem. Natomiast na obiad oczywiście... Po tych trzech godzinach, czterech godzinach obiad. To by było najidealniej, gdyby tak się udało ułożyć, tak? Bo jeżeli pracujemy od rana do wieczora i nie zawsze możemy zjeść ten obiad, no to wtedy trzeba sobie tutaj powiedzmy zupełnie troszeczkę zmodyfikować, poprzestawiać ten cykl. Natomiast jeżeli mamy możliwość, żeby zjeść ten obiad, to niech to będzie powiedzmy białko, o którym mówiliśmy, niech to będzie delikatne, czyli niech to będzie drób, niech to będzie powiedzmy rybka, tak? Więc powiedzmy będziemy wczasować, więc jeżeli są możliwości, to skorzystajmy. Wartości ożywcze niesamowite pod kątem białka, ale też pasu tłuszczowych omega 3. Ale możemy nie smażone, ale gotowane. Żeby to było delikatne. Właśnie, jak przyprawiać na przykład kurczaka, jak go jeść? Trochę w mące, bez soli, bez pieprzu? Nie preferowałabym mące. Raczej rzeczywiście obsypać przyprawami. To może być majeranek, to może być koperek, to może być pieprz. Ale soli powinniśmy unikać. Czy soli powinniśmy używać? Przede wszystkim powinniśmy ją ograniczać, ale powiem tak, jeżeli możemy, skorzystajmy z czosnku, jeżeli oczywiście nam nie szkodzi, z oregano, z różnych innych przypraw. Mówi się o tym, żeby soli unikać, ponieważ producenci rzeczywiście bardzo podrasowują produkty gotowe i dodają bardzo dużo soli. No, chociaż czasami dobrze jest, że ta sól, a nie glutaminian sodu, ale zdarza się, że często jest po prostu oszukiwany, tak? Rzekomo nie ma glutaminianu sodu, a okazuje się w badaniach, że jest. Więc delikatnie przyprawami, ale mówię, to może być dużo, bardzo dużo koperku chociażby, tak? Takim koperkiem można cytryną powiedzmy obłożyć rybę i zapiec w rękawie w piekarniku. Może być też na parze. Do tego może być ziemniaczek posypany koperkiem, ale może być na przykład, nie wiem, z 3 łyżki ryżu czy kaszy, tak żeby troszeczkę urozmaicić, żeby te węglowodany również były w tym posiłku. No i ważne są surówki, także jeżeli na przykład, jeszcze bym chciała tutaj dodać o zupach, bo na przykład teraz mamy taki okres, jaki mamy i jeżeli mamy możliwość, to właśnie albo jakieś fajne zupki warzywne. Ale jakiś chłodnik, taki coś na zimno. Właśnie, chłodnik niesamowicie odżywczy. Mogą to być też, powiedzmy, zupy. Jeżeli już będzie powiedzmy chłodnik, tak, który jest na bazie produktu mlecznego, no to niech to będzie jakaś suróweczka. Niech to będzie powiedzmy do tego kaszy czy ryżu i do tego mięska czy do tej rybki możemy sobie zrobić na przykład sos na bazie pomidorów. Mamy teraz świeże pomidory, więc taki odżywczy sos pomidorowy z dużą ilością potasu, no świetna rzecz. Jeżeli natomiast rzeczywiście nie mamy jakby tej zupy powiedzmy na bazie produktów mlecznych, no to możemy sobie zrobić takie sosy a la dipy. Czyli też tutaj albo ze startym ogórkiem, albo powiedzmy z mnóstwem przypraw i taki jogurtowy, czy czosnkowo-jogurtowy właśnie sos, polać sobie takim sosem rybkę, czy taką grillowaną, czy mięso. Chciałabym, żeby pani Agnieszka gotowała dla mnie, bo tak wszystko smacznie brzmi, zawsze dieta kojarzy mi się z tym, że faktycznie musimy siebie ograniczać i ograniczać rzeczy, które lubimy, a to, o czym pani mówi, świadczy, że można jeść wszystko, ale to, co fajnie lubimy. Połączyć, tak? Tak. I przede wszystkim regularność, odpowiednia podaż wody. I tak jak wspomniałam jeszcze tutaj ten deserek, to mogą być oczywiście właśnie owoce. Może być odżywczy sok albo owocowy, albo może być odżywczy sok warzywny. I o tym nie zapominajmy, bo to jest naprawdę bomba witaminowa. No i na kolację też korzystniej w tym okresie stosować warzywa surowe, nie? Czyli powiedzmy jakąś sałateczkę z sałaty, z pomidora, z ogórka i do tego, jeżeli ryby nie było na obiad, to możemy ją wkomponować powiedzmy tuczyka czy łososia do sałatki, czy powiedzmy sałatkę Cezar, czy sałatkę
z kurczakiem, czy sałatki właśnie z jakąś fetą. Jeżeli to jest delikatna sałatka, kromka pieczywa pełnoziarnistego. Także o tych węglowodanach w postaci pieczywa pełnoziarnistego, czy powiedzmy kaszy ryżu, no nie zapominajmy. Też trzeba pamiętać. Tak, to trzeba pamiętać. Po prostu, jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach i często problemem jest to, że właśnie albo źle jadamy owoce, albo jadamy bardzo nieregularnie i wtedy rzeczywiście no, na wieczór szczególnie się zajadamy, robimy to nieprawidłowo, mamy wznęcia gazy, złe samopoczucie i się dziwimy, że to jadę. Już ostatnie pytanie, chciałam się jeszcze zapytać, w jakich ilościach powinniśmy pić wodę? No właśnie, teraz woda latem jest bardzo ważna. To jest bardzo istotne, ponieważ szacuje się, iż dorosły człowiek, kobieta powinna wypijać około 2700 ml dziennie wody, mężczyzna 3700, tak? Znaczy mówimy o tym, ile powinno rzeczywiście się przyjmować wody, płynów w ciągu dnia. Ale należy zauważyć, że tutaj nawet w produktach sypkich, mącznych też używamy wodę. Więc gdyby odciąć, że tak powiem, te produkty, to około 2-2,5 litra wody jednak powiedzmy mężczyźni około 2,5, kobiety około minimum 1,5, ale 2 litry wody powinniśmy z czymś się spożyć. Taki jest okres, sprzyja udarom, przede wszystkim odwodnieniu, nie powinniśmy tego bagatelizować. Oczywiście, także jeżeli tym bardziej chcemy... Zawsze powinniśmy mieć tą wodę jednak przy sobie i pod ręką. Tak. Oczywiście, że tak. I jeszcze ostatnie pytanie. My tutaj z Natalią zastanawiałyśmy się często właśnie w gazetach, czasopismach, magazynach właśnie. Są te błyskawiczne diety. Dieta cud. Schudnij w tydzień, dieta cud, przed wyjazdem pokażesz na wakacje, super figura. Bikini, czy to prawda, świetnie. Czy fałsz? Czy to jest możliwe? Ja powiem tak, absolutnie, pod tym się nie podpisuję. Bo rzeczywiście, jeżeli chcemy zadbać o figurę, to musimy zadbać o wiele wcześniej. I tutaj o wiele więcej czynników należy wziąć pod uwagę, między innymi aktywność fizyczną. Ale na pewno nie ma czegoś takiego jak młodzenie się, bo jeżeli podejmujemy decyzję nawet oczyszczania organizmu, gdzie tutaj też będą kilogramy nam spadną, to musi to być po prostu proces wcześniej przemyślany. Natomiast na łapy capu absolutnie takie rzeczy nie wolno robić. I jeżeli powiedzmy będziemy się głodzić, czy nawet jeść same warzywa tylko, i same owoce, 5 dni przed naszym wyjazdem, to tam skonsumujemy loda, gofra i naprawdę będziemy mieć po wakacjach, że tak powiem, tak? I to już na kolejny dzień, kiedy będziemy mieć wzdęcia, gazy, brzuch wyskoczy, bo to można powiedzieć, że taki największy problem kobiet. Czyli jeśli się odchudzamy, to przecież wszystkim z głową i rozsądnie. Z głową i wcześniej, jeżeli już jest za późno, naprawdę zabierajmy dobry humor i pojeżdżamy na wakacje, tak? Także już nie ma co, że tak powiem, tutaj cudować. Bo absolutnie to nie wyjdzie, a pogorszymy sobie tylko samopoczucie na wyjeździe. I popsujemy sobie wakacje. Tak. Dziękujemy serdecznie. Pani Dziękuję Agnieszka bardzo. Łyko, dietetyk, była naszym dzisiejszym gościem. My, drodzy Państwo, teraz zapraszamy Was na raport, czyli najświeższe informacje z Poznania, które dziś specjalnie dla Was przygotował Marcin Zawada.